Jak prawdziwy Polak do samolotu albo do pociągu wziąłem swoje jedzenie i nie mogę tego zjeść. To bardzo dobrze. A ja mogę. Ja wiem, że dla ciebie to dobrze. Dobre? Bardzo dobre. Spokojnie. To jest szósty dzień zmagań w grubej akcji, szósty dzień tego challenge'u, który ma trwać łącznie 30 dni. I tak jak mówiłem, nie zawsze jest łatwo, dlatego że czasami przebywam w miejscach, gdzie jest produkowane bardzo dobre jedzenie. W takim miejscu jesteśmy dzisiaj. Będziemy realizowali tutaj transmisję live dla jednego z moich klientów, gdzie będę siedział i wąchał to jedzenie robione m.in. przez dziewczynę, która nazywa się Pyza Made in Poland. Pyza! Chodź do mnie na chwilkę, podejdź do płota, chodź. Nie jestem prana, nie jestem prana, spływającym makijażem. To jest dzień dobry. To jest Pyza, która będzie dla nas robić jedzenie dzisiaj. A co ty masz za aparat? Cześć. Bloga robię. Także zapraszam na Instagram Pyzy, natomiast no, ja dzisiaj nie będę mógł zjeść tego, co Pyza zrobi, natomiast będę wąchał to wszystko. Jak sobie z tym poradzić? Zaraz wam pokażę, jak sobie z tym poradzić. Na warsztaty z gotowania przyjechałem z własnym jedzeniem. To jest dopiero patologia. Tu mam deser, tam mam coś, tam mam główne danie do zeżarcia. A tak swoją drogą, to dzisiaj będą tutaj robione potrawy mięsne, którego to mięsa przecież ja nie jem. No i teraz jakiś czas temu trafiłem w internecie na pytanie, dlaczego ludziom smakuje mięso. No bo my jesteśmy w stanie odróżnić bez problemu produkt, który ma udawać mięso, od mięsa. Jak to jest możliwe, nie? Że nasz umysł od razu wie, że to nie jest prawdziwe mięso. I widziałem świetny podcast w wykonaniu Richa Rolla, sportowca, który napisał książkę Ukryta Siła. W tym podcaście Rich Roll rozmawiał z jakimś gościem, który wynalazł bezmięsne mięso, Impossible Meat ono się nazywa. I okazuje się, że ten moment, w którym dzieje się największa magia, jak chodzi o robienie mięsa, to jest gotowanie go. Albo smażenie, obróbka termiczna. Bo okazuje się, że jak mamy, że jak myślimy o mięsie, to kojarzy nam się ten zapach właśnie. Ten zapach, kiedy to mięso jest już obrobione termicznie, czyli jest usmażone, ugrillowane, upieczone. I to jest ten element, przez który ludzie nie chcą się przerzucać. Nawet ci, którzy mogliby się przerzucić na dietę roślinną, nie chcą tego robić, bo właśnie to jest ten element, którego im będzie brakowało. Ten zapach tego smażonego mięsa, no bo jak myślicie o mięsie, no to o smaku, o zapachu mięsa, to nie myślicie o tym, jak ono smakuje na surowo, nie? Tylko raczej o takim steku krwistym albo o boczku. To wszystko jest obrobione termicznie. I ten moment magii dzieje się właśnie w momencie, kiedy to mięso podgrzewamy. No i goście ci z Impossible Meat jakoś to ominęli, używając, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale po angielsku jest chaim. To jest to, co jest odpowiedzialne za zmianę tego smaku w trakcie obróbki termicznej. Okazuje się, że można to pozyskać raz, że z ziemi, dwa, że z jakichś warzyw, chyba z ziemniaków i włożyć to w to sztuczne mięso, dzięki czemu to sztuczne mięso, jakie podgrzewamy, to zaczyna pachnieć i smakować tak jak mięso pochodzenia zwierzęcego, czy też mięso prawdziwe. I to jest ten moment właśnie, który jeśli ktoś z was myślał o tym, żeby przejść na dietę roślinną, ale boi się, bo będzie tego steka brakowało i tak dalej, to jest właśnie ten moment, już Tomek idę, to jest właśnie ten moment, w którym możecie sobie powiedzieć, że to jest właśnie przez ten zapach, kiedy to mięcho jest smażone. Skończyła pierwsze danie i będzie jedzone, a ja mam swoje. Jak prawdziwy Polak do samolotu albo do pociągu wziąłem swoje jedzenie i nie mogę tego zjeść. To bardzo dobrze. A ja mogę. Laura, ty znasz, czy było dobre? Dla wszystkich tych, którzy boją się spróbować tej diety ketogenicznej, no to przynajmniej na razie mogę powiedzieć, że nie macie się czego bać. Dzisiaj jest szósty dzień, w zasadzie się kończy, dlatego że jest późno dosyć. 23, nawet 15 jest w tej chwili. No i słuchajcie, generalnie dla mnie jest wszystko w porządku. Rzeczywiście
Momentami czuję się głodny, bo jak się nie je węglowodanów, to człowiek się naje, ma pełen żołądek, a wydaje mu się dalej, że jest głodny. Natomiast ponieważ umiem sobie gdzieś to tam wytłumaczyć, to nie mam z tym problemu. No, moja żona poległa, stwierdziła, że to nie dla niej. Natomiast no, ona też nie robiła takich rzeczy wcześniej. Ja parę lat temu dzięki ketozie zgubiłem chyba 12 kilo. No, ale oczywiście mi te kilogramy wróciły, dlatego że jakby nic nie poszło dalej za tym. Także 6 dni diety keto wegańskiej da się przeżyć przynajmniej do dzisiaj. Jutro zrobimy takie podsumowanie tygodnia. Mam motywację, wróciłem naprawdę, jestem styrany po tych zdjęciach dzisiaj. Znaczy nie zdjęciach, natomiast misję live robiliśmy, no ale 4 godziny to jest masakra, to jest długo. Na takim pełnym skupieniu, bo ja wiem, że 4 godziny w pracy to niby nie jest dużo, ale na takim pełnym skupieniu to jest, no siada łeb po prostu. Dzięki temu, że mam to, że mam ten challenge, to wyzwanie, to mam... Mam siłę to zrobić i nagrać, dlatego że ktoś z was napisał, że jedzie równo ze mną i że jeżeli przestanę wrzucać te filmy, to on się ze złości i cofnie wszystkie suby i w ogóle. I właśnie raz, że trochę o to mi chodziło, żeby nakłonić też może kogoś do jakiejś zmiany w swoim życiu, ale też o to, żeby samemu mieć motywację, żeby trzymać się raz danego słowa. Więc jak na razie działa. Przestaję wam tutaj truć. Jutro podsumowanie całego tygodnia na diecie ketogenicznej, łącznie z pomiarami wagi i tak dalej. Podpowiem wam, ta waga spadła więcej niż na wczorajszym filmie wam pokazywałem, co mnie też zaskakuje, bo to dopiero parę dni, ale rzeczywiście efekt jest pożądany, uzyskiwany. Żeby było jasne, ja nie planuję na tej ketozie zostać dłużej. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby przez te 30 dni mniej więcej sprawdzić, czy to się da zrobić. Dlatego, że przecież wszystkie te diety cud w telewizji pokazują, że już w 7 dni stracisz 74 kg, które zebrałeś przez ostatnie 6 lat wpierdalając czekoladę i cukierki. A po drugie, z ciekawości, czy się da, może ktoś spróbuje razem ze mną albo zobaczy po tych 30 dniach, że to rzeczywiście ma sens, ale może tak samo okazać się, że to kompletnie nie miało żadnego sensu. I wtedy będziecie wiedzieli, żeby się po prostu w to nie pchać, albo przynajmniej nie robić tego przez 30 dni, tylko nie wiem, na przykład przez 90 albo przez tydzień. Po to to jest i ja powiedziałem, że przygotowuję się i mam w głowie to, że za rok około chciałbym pokonać Ironmana i oczywiście ja się tego trzymam, natomiast nigdy nie powiedziałem nigdzie, bo coś takiego się pojawiło w komentarzach, że mam to zamiar zrobić na ketozie. No nie, nie mam takiego zamiaru. Chodzi o to, żeby przez teraz w najbliższym okresie zgubić jak najwięcej kilogramów po to, żeby odciążyć moje stawy przy ćwiczeniach, przy bieganiu. No przy jeździe na rowerze mniej. No a na basen i tak teraz nie pójdę popływać, więc czekamy z tym, aż baseny zostaną pootwierane, bo koronawirus. Jutro podsumowanie tygodnia, jutro też kolejna, druga już w tym tygodniu dziesiątka do przebiegnięcia. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Dzięki, że jesteście i lecimy. Gruba akcja trwa. Keto wyzwanie. Dzień 6. Ting! Zaliczony.